Nie wiem, od czego zacząć, bo chciałabym Wam odpowiedzieć na pytanie, gdzie byłam, jak mnie nie było, a nie było mnie tu już ponad 2,5 roku. To jest szmat czasu. Ja rzeczywiście rozstałam się z firmą Mama Gama, dla której tutaj nagrywałam dla Was odcinki, ale ponieważ ta społeczność tutaj była taka bardzo silna, dobra, wspierająca, bardzo dużo z Was się do mnie odzywało, gdzie jestem, gdzie się podziewam i czy tu jeszcze wrócę, to dzisiaj tak naprawdę spontanicznie postanowiłam się odezwać. No więc słuchajcie, ja nadal pracuję z rodzicami i nadal ich wspieram, tylko w innym obszarze. Kiedyś zajmowałam się głównie produktami, doradztwem, co wybrać, jak dobrać, na bazie czego podjąć decyzję, wybierając zabawki, akcesoria i różne elementy inne wyposażenia pokoju dziecka. A dzisiaj wspieram Was bardziej wychowawczo. I nie te maleńkie dzieci, tylko te trochę starsze. Najbliższe mojemu sercu są nastolatki. I jestem ich taką wielką adwokatką. Ja przez te 3 lata bardzo dużo czasu poświęciłam na edukację. Zostałam edukatorką pozytywnej dyscypliny, skończyłam Akademię Komunikacji Tomasza Zielińskiego, możecie go kojarzyć z Facebooka. Skończyłam 2-stopniowy kurs profilaktyki uzależnień od e-mediów, dlatego że moją taką specjalizacją są ekrany. Ja nie dopuszczam do siebie myśli właściwie, że uda się je kiedyś wyłączyć i są nieodzownym elementem naszej rzeczywistości. W związku z tym staram się wesprzeć rodziców, jak wychowywać nasze dzieciaki na bezpiecznych, mądrych i takich świadomych tego, co robią użytkowników sieci. Na co dzień dzielę się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem na profilach na Instagramie i na Facebooku i po prostu pomyślałam sobie, że skoro jest nas tutaj tak ogromna grupa osób, które już mnie kiedyś poznały, zaufały mi, liczyły się z moim zdaniem, to warto Wam powiedzieć, gdzie jestem i gdzie mnie możecie znaleźć, bo przecież nadal możecie korzystać z mojej wiedzy i z moich porad, tylko w trochę innym obszarze. Bardzo chciałabym, żebyśmy się znowu mogli spotykać. Jakoś nie mam pomysłu do końca na kanał na YouTubie, jak go reaktywować i jakiego rodzaju treści i w jaki sposób przede wszystkim je tu zamieszczać, żeby to miało dla Was największy sens. Ale na Instagramie jestem niemal codziennie, gdzie takie robię wrzutki, sądząc z odzewu, które dostaję, bardzo praktyczne i bardzo życiowe i bardzo pomagające. Więc zapraszam Was serdecznie. Linki są na dole w opisie. Klikajcie, polubcie moje profile i dajcie znać, że do mnie przyszliście po przerwie, że wróciliście. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy wyzwania wychowawcze, z którymi się mierzycie, to napiszcie do mnie koniecznie, bo tak jak kiedyś odpowiadałam absolutnie na każdego maila dotyczącego produktów, tak dzisiaj odpowiadam na absolutnie każdą wiadomość dotyczącą Waszych wyzwań wychowawczych. Nie wszystko da się rozwiązać w jednym mailu, ale nadal myślę, że jestem bardzo pomocna. To co? Mam nadzieję, że zobaczymy się. Zapraszam Was bardzo serdecznie i mam do Was ogromną prośbę. Jak przyjdziecie do mnie na Instagram albo na Facebooka, napiszcie do mnie wiadomość. To będzie dla mnie niezwykle miły sygnał, że jesteście i że gdzieś tam do Was dotarłam i że możemy wrócić i ponownie korzystać, możecie korzystać z mojej wiedzy, którą ja się naprawdę bardzo chętnie z Wami podzielę. To co, jeżeli stajecie dzień w dzień przed wyzwaniami rodzicielskimi, dzieci nie chcą odrabiać lekcji, nie chcą sprzątać pokoju, pyskują albo cały dzień siedzą z nosem w telefonie, to koniecznie zaglądajcie do mnie i zobaczycie, że to da się rozwiązać. To co, mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Dzięki Wam wielkie.